Do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek pod nazwą Koniec epoki rzezi. Chodzi w nim o zlikwidowanie każdej hodowli zwierząt, która służy człowiekowi. Aktywiści podkreślają, że produkcja mięsa, mleka czy jaj powoduje cierpienie zwierząt i rujnuje środowisko. Zwolennicy schabowego nie muszą się jednak martwić, bo tak się składa, że na całym świecie laboratoria pełną parą pracują nad mięsem sztucznym. A jak komuś nie podejdzie sztuczne, to też nie ma problemu, będzie miał alternatywę w postaci bardzo naturalnych owadów jak chociażby te larwy mącznika. I chociaż owady to również zwierzęta, ze względu na prosty układ nerwowy, podobno nie są w stanie odczuwać bólu i cierpienia. ONZ, Unia Europejska, Gates, Branson i inni wspierają tworzenie jedzenia z syntetycznego mięsa, owadów i robaków. Wszyscy oni uważają, że w ten sposób uda się wyeliminować problem głodu na ziemi, skutecznie walczyć z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Próbowaliście już chrupiących robaczków?